Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, zostajemy sobie dalej przy tym nagraniu 11 zarzutów wobec kalwinizmu pastora Jasiewicza. Zobaczymy sobie tutaj, dlaczego kalwinizm jest ułomnością. Dlaczego jest tak kaleki, jak żadne chyba inny odłam protestantyzmu nie jest. Ale o tym za sekundę, żeby nie przedłużać, oddaję głos pastorowi Jasiewiczowi. Kalwinizm ogranicza Boga. Widziałem ten zarzut gdzieś, ale nie był rozwinięty. Chcę tylko przypomnieć, bo nie do końca rozumiem tego zarzutu, ale chcę tylko przypomnieć. Kalwinizm nigdzie nie ogranicza Boga, ale bardzo mocno ogranicza człowieka. I to się nie podoba. Dlatego, że my mówimy i postępujemy zgodnie z zasadą, która jest zawarta w liście do Efezjan, rozdział 11, werset, rozdział 1, werset 11, ale ją możecie znaleźć wszędzie. Mianowicie, jaka to zasada? Że Bóg czyni wszystko według postanowienia swojej woli. Wszystko. A zatem, jeżeli wychodzimy z tego punktu, tak, to jest dla nas punkt wyjścia. To jest punkt wyjścia dla całej teologii reformowanej. To w którym miejscu ogranicza ona Boga? W którym miejscu? Nic nie ogranicza Boga. I to właśnie uczy teologia reformowana, że Boga nic nie ogranicza. Nic. W żaden sposób. Ale Bóg od początku postanowił, że będzie postępował w taki, a nie w inny sposób z ludźmi, że będzie tych ludzi zbawi, a nie innych i tak dalej, i tak dalej. Postanowił to od początku i konsekwentnie to realizuje, ale realizuje to na podstawie swojej woli, ponieważ tak chciał, tak chce. Dlatego w 66 rozdziale Izajasza pisze, że mówi Bóg o sobie, że od początku zapowiadam to, co jest na końcu i wypełnię całą swoją wolę. Dlaczego? Dlaczego Bóg od początku może powiedzieć coś, co będzie na końcu? Dlatego, że wypełnia swoją wolę. Tak? To, co jest na końcu, będzie wypełnieniem Jego woli, a On to konsekwentnie wypełni. Gdzie zatem, w czym zatem kalwinizm czy teologia reformowana ogranicza Boga? W niczym. W niczym. Bóg jest suwerenny. I robi, co chce, realizuje, aczkolwiek Bóg jest konsekwentny. Tak? To jest prawda. Realizuje swoje plany, które miał, zanim świat powstał. Tak? Zanim świat powstał, Bóg postanowił całą rzeczywistość, wszystkie wydarzenia w historii tego świata, aż do końca. Zacznijmy sobie od końca. Bóg postanowił całą rzeczywistość, wszystkie wydarzenia. Postanowił, tak? I je konsekwentnie realizuje. A więc wynika z tego, tak? A to jeszcze sobie dosłuchajmy tutaj jednej minuty, żeby lepiej mieć pojęcie. Aż do ostatnich dni. I to konsekwentnie realizuje. Zatem w czym ograniczamy Boga? Jeżeli natomiast odrzucimy to i powiemy, no Bóg działa, to dopiero zaczynamy ograniczać Boga. Dlaczego? Zaczynamy ograniczać Jego wszechmoc. Bóg jest tylko tym, który reaguje, bo Bóg nie może, mimo że stworzył wszechświat, to tylko reaguje. Nie może zrobić tego, nie może zrobić tamtego. Człowiek jest wolny, Bóg nie może mu nic narzucić. To jest dopiero ograniczanie Boga. To jest dopiero ograniczenie Boga. Ograniczenie Jego skuteczności, Jego woli i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej warto by było czasami spojrzeć... Czyli po prostu też wszystko Bóg zaplanował, wszystko Bóg konsekwentnie realizuje, prawda? Człowiek nie jest wolny i tak dalej. A więc wykluczając wolność człowieka, pastorze Jasiewicz, dochodzi się do absurdu, że w tej całej realizacji postanowień Bożych, tych wydarzeń Bożych, Bóg też postanowił, a następnie zrealizował nam Oświęcim, zorganizował nam doktora Mengele, zorganizował nam bardziej współcześnie Izumi i Bucze i cały terror, tak? To chcesz powiedzieć, że Bóg przed wiekami postanowił, że będzie Oświęcim, postanowił, że będą zbrodnie rosyjskie dokonywane teraz na ludności ukraińskiej, tak? On to postanowił i konsekwentnie realizuje, tak? A człowiek nie ma nic do gadania, bo wolny człowiek ogranicza Boga, tak?
A więc człowiek nie może się sprzeciwić Bogu, człowiek nie ma wolnej woli, a więc całe zło zostało postanowione i konsekwentnie realizowane przez Boga. Tak? Grzech Adama też został postanowiony przez Boga, tak? Bo wszystko, tak? Mówisz, że Bóg powziął decyzję, konsekwentnie realizuje, tak? Bóg jest właśnie na mocy jego postanowienia swej woli, tak? A więc na mocy postanowienia swej woli mamy to, co mamy dzisiaj na Ukrainie. Zbrodnie na dzieciach i tak dalej. I to jest z postanowienia Bożego, które konsekwentnie realizuje, tak? Moi drodzy, dlaczego kalwinizm jest przeklętą herezją i ułomnością? Otóż, jak słyszeliśmy wcześniej, pastor Jasiewicz mówi, że cała teologia reformowana opiera się na wersecie 1.11 Galatów, przepraszam, Efezjan. W nim dostąpiliśmy udziału również i my, z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystko zgodnie z zamysłem swej woli. No i mówię, że to jest punkt wyjścia do teologii reformowanej. Tylko pastorze Jasiewicz, to jest 1/3 zdania. Bo kolejne zdanie, wiersz 12 mówi, po to byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. To jest kompletne zdanie. A więc jeżeli bazujecie na 1.11 listu do Efezjan, to pastorze Jasiewicz, jesteście ułomnością, po prostu ułomnością, żeby dalej się nie posuwać, bo budujecie całą reformowaną teologię na połowie zdania. To podobnie, o, Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, koniec. Nie? A tam jest przecinek i wyjaśnienie, o co chodzi. Tak samo tu jest ciąg dalszy zdania. Inny werset, ale zdanie to samo, tak? Po to byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. A więc Bóg dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, abyśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. I tutaj już wchodzimy w trochę inną optykę. Wola boska, czyli to postanowienie boskie, zgodne z zamysłem Jego woli, jest zbawcze. Jest nastawione na zbawienie człowieka. Chodzi o Bogu głównie o zbawienie człowieka. Tutaj. Tak? I tutaj dalej pisze, my, którzyśmy przedtem złożyli nadzieję w Chrystusie. I tutaj też kalwinizm wysadza się w powietrze. Jedno zdanie, ale wysadza kalwinizm, ale na połowie tego zdania kalwinizm buduje całą teologię reformowaną. A całe zdanie wysadza. Dlaczego? Bo tu jest poniekąd wolna wola człowieka. My, którzyśmy przedtem złożyli nadzieję w Chrystusie, a złożenie nadziei w Chrystusie jest aktem wolnej woli człowieka. Tak? Bo 13:46 dzieje apostolskie. Nie uwierzyli słowu, czyniąc siebie samych niegodnymi życia wiecznego, tak? A więc ci, którzy przyjmują Słowo Boże, tak? Składają nadzieję w Chrystusie, ci, którzy nie przyjmują, czynią samych siebie niegodnymi życia wiecznego, a więc Bóg zbawia, tak? Przez właśnie akt ludzki złożenia w nadziei w Chrystusie. Jeżeli tego aktu nie ma, Bóg choć chce, nie może zbawić na siłę, tak? Dlatego 7:30 Ewangelii Świętego Łukasza można udaremnić zamysł Boży względem siebie. A więc, moi drodzy, wola boska i to postanowienie Boże jest ku zbawieniu. A więc, jeżeli jest nastawiona ku zbawieniu, to jest nastawiona na świętość, doskonałość, a nie na doktora Mengele i oświęcim jednocześnie. Tak, że jest nastawione na świętość i doskonałość i na doktora Mengele i oświęcim. Tak, czyli biegnie dwutorowo. Doskonałość i zbrodnia. Zbrodnia i doskonałość. No nie, taki Bóg nie jest. To jest potwór kalwiński. To jest podły potwór kalwiński. Nie Bóg Jahwe. Nie ten Bóg z wersetu 11 listu do Galatów. Bo ten Bóg z Efezjan 1, 11 i 12, czyli z całego zdania,
je zbawia, postanawia ku zbawieniu człowieka. Jego wola jest ukierunkowana na zbawienie. Jego postanowienie jest ukierunkowane na świętość, bo on jest świętością. A więc skąd był dr Mengele? Właśnie z wolnej woli człowieka, który odrzuca Boga i wybiera zło. I tutaj jest termin, który pewnie Kelwinom bardzo mocno nie pasuje. Dopust Boży. Wola Boża, dopust Boży to nie są te same rzeczy. Bo wola Boża, no to jest postanowienie, to jest, można powiedzieć, dekret podpisany przez Boga. Tak ma być, punto, basta, nie? Natomiast wola Boża, to już jest co innego. Bóg, widząc moją wolną wolę, tak? Widząc wolną wolę Hitlera, widząc wolną wolę Rosjan, widzi to, co oni robią, ale to, co oni robią w Buczy i w Izumie, jest dopustem Bożym, wynikającym z tego, że Bóg szanuje wybór człowieka. Jeżeli oni wybrali pójście tą drogą, to Bóg to szanuje. Oczywiście nie zostawia ich na tej drodze, tylko próbuje w jakikolwiek sposób nawrócić ich, tak? Daje im czas na nawrócenie, że miał drugi rozdział, tak? Ale dopust Boży. Bóg bilion lat świetlnych do tyłu, przed założeniem świata, on doskonale widział o święcim. On to widział. On widział Izumi, on widział Buczę. Każde rozstrzelane dziecko, zgwałcone, zabite, spalone. On to widział. Wiedział, że to będzie. Ale nie, ta wiedza nie, nie jest wiedza o Oświęcimiu, o doktorze Mengele, o Himmlerze, nie jest równoznaczna z postanowieniem i realizacją, jak to przedstawia pastor Jasiewicz. On o tym wiedział, bo wiedział, że część ludzi, prawda, Trzecia Rzesza, zrobi coś takiego, idąc za tymi wszystkimi wymyślunkami Hitlera, tak? Że wybiorą tą drogę oni, że poddadzą się temu złu. I to jest dopust Boży, wynikający właśnie z tego, że Bóg szanuje wolną wolę człowieka. I nawet jeżeli Bóg widzi człowieka czyniącego takie okrutne zło, jak chociażby Bucza i Zumi, czy Oświęcim, to Bóg właśnie dlatego, że jest tylko świętą świętością i najświętszym, i najświętszą dobrocią, zamieni właśnie na mocy swojej wszechmocy to zło oświęcimskie i Zumie i Bucze w błogosławieństwo, w dobro. Ostatni rozdział Księgi Wyjścia. Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie. Bóg zamierzył to na dobro, aby został ocalony wielki naród. A więc to, co my kombinujemy, to zło. Bóg, my dopuszczamy się zła, a Bóg, już tak mówiąc bardziej po ludzku, kombinuje, jak to zło, które zrobimy, obrócić w dobro. Czyli zło pozostaje dobrem, ale jak po prostu wyciągnąć z tego zła dobro, bo zło nigdy nie może pozostać złem i nie pozostanie złem. Bóg z tego zła, które się dzieje w rodzaju ludzkim, wyprowadzi dobro i wtedy nam szczęki opadną. Więc zło na świecie jest wynikiem wolnej woli człowieka, którą Bóg przez poszanowanie pozwala mu działać, pozwala mu czynić zło. Mimo to, że. A z drugiej strony, jednocześnie dając mu szansę na nawrócenie. Tak? I to jest uzasadnienie Oświęcimia, Buczy, Izumi i Mariupola. Człowiek. A nie, że zabieramy wolną wolę człowiekowi, albo ograniczamy Boga, bo coś. Tak, Bóg nie może pogwałcić mojej wolnej woli. Bóg nie może zmusić mnie do posłuszeństwa. Nie może. Nie może, bo jest wierny samym sobie, a ta wierność samym sobie, żeśmy kiedyś mówili, to jest to, że on jest wolnością. Więc ta narracja, prawda, teologiczna, teologii reformowanej, oparta jest na połowie zdania.
co świadczy o błyskotliwości teologii reformowanej. Oczywiście ta błyskotliwość jest w cudzysłowie, tak? Bo żaden, nawet przedszkolak, nie buduje opinii na połowie zdania. A tutaj wielkie, tyngie głowy przez 500 lat. Połowę zdania. O. Dlatego kalwinizm jest ułomny i w swej ułomności czyni z Boga podłego tyrana, z którego wynika zło, który postanawia dobro, jak i zło. I który konsekwentnie realizując swój plan, realizuje dobre, jak i złe rzeczy. Bóg, który działając przez w historii, jeżeli wszystko zaplanował, pokazuje nam twarz świętej Teresy z Kalkuty i twarz doktora Mengele. Jednocześnie ten sam Bóg. To nie jest Bóg Słowa Bożego, to nie jest Bóg Jahwe, to nie jest Bóg w Chrystusie Jezusie. To jest brzydok Kalwina. Pozdrawiam.